Ewa mówiła na temat pokuty. Ja dalej będę to ciągnął. Przeczytam wam taki fragment. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Od 1 do 2. Chcę, żebyście spojrzeli z perspektywy proroczej na te fragmenty, te i kilka następnych. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Chcę dzisiaj mówić w takim o pokucie, ale najpierw chcę pokazać, jaka jest kolejność funkcjonowania, zresztą życia w łasce. On mówi: opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Upamiętajcie się, czyli podejmijcie decyzję o zmianie. Podejmijcie decyzję o zmianie, opamiętajcie się. A następnie przyjmijcie moc do tej zmiany. Opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo. Czyli warunkiem tego, żeby oni skorzystali z Królestwa, żeby oni skorzystali z mocy Królestwa, jest opamiętanie. Czyli oni nie mogą skorzystać z mocy Królestwa bez podjęcia decyzji o zmianie. Czyli bez podjęcia decyzji o zmianie nie można liczyć na moc. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne. Jest... łaska. Ona jest od 2000 lat. Bo jest napisane, że łaska i prawda objawiły się przez Jezusa Chrystusa. Od 2000 lat mamy manifest łaski. Ale jak zauważyliście, dużo, dużo, dużo wcześniej istnieją prawa. Nie prawa mojżeszowe, nie prawa ludzkie, tylko duchowe prawa. Dużo, dużo wcześniej. Więc łaska, ona pojawia się w środowisku duchowych praw. Ona eliminuje prawo mojżeszowe. Ona eliminuje ludzkie starania, ona eliminuje wszelkie zasługiwanie, ale ona nie eliminuje przyciągania ziemskiego na przykład. Zauważyliście? Jak było, tak jest. Tak? Zauważyliście, że łaska nie wyeliminowała tego, że ogień jest gorący, a woda mokra. Zauważyliście, że łaska nie wyeliminowała tego, że powietrzem się oddycha. To się nie stało. To się nie wydarzyło. Rozumiecie? Nie nastąpiła wymiana, to się nie zmieściło w wymianie krzyżowej. To jest tak, jak ten fizyk powiedział. Są odwieczne prawa. Prawa.
odwieczne prawa. Jest ktoś, kto stworzył te prawa. I teraz, żebyśmy mogli skorzystać w pełni z łaski, bo w Chrystusie Jezusie zostało nam dane wszystko. Możemy z Niego brać, na Niego składać i z Niego brać. Przez wiarę sięgamy w Chrystusa, likwidujemy przez to swoje problemy, bierzemy błogosławieństwa i tak dalej, i tak dalej. Korzystamy z łaski. Ale żeby było można to robić, trzeba zrealizować odwieczne prawidło, które jest dużo wcześniej niż łaska. Dlatego jest napisane: opamiętajcie się. Na przykład, dam prosty przykład. Bóg dał łaskę, ale skorzysta z niej tylko ten, kto do Boga przyjdzie. Tak? Co po łasce temu, kto mówi: ja nie chcę Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, olewam to. Sam, dla niego wszelkie dobrodziejstwo jest zamknięte. Nawet jeżeli za pomocą czyjejś wiary on otrzyma jakiś skrawek tego błogosławieństwa, tak? To jest tylko dlatego, że pojawił się w jego środowisku jakiś wierzący człowiek i na poziomie miłości wziął mu coś, dało. Poza tym, on dalej, ten człowiek, jest bezradny, nie potrafiący sięgnąć w Boga, bo co? Bo do Boga nie przyszedł. Nie zdecydował się na to. To tak jak Bóg jest wszechmogący i nie wszechmogący. Tak? Po prostu. A więc najpierw jest decyzja o zmianie, a następnie przyjęcie mocy do tej zmiany. Nie można tego spróbować odwrócić. Jeżeli wierzący człowiek nie podejmuje decyzji o zmianie, to nie będzie mógł sięgnąć po moc do zmiany. I teraz posłuchajcie, analogicznie. Jeśli ktoś z narodzonych z Bożego Ducha ludzi nie może, czyli nie ma mocy do zmiany, czyli on się nie zmienia, bo nie mogę się zmienić, nie mogę z tego wyjść, nie mogę sobie poradzić, to oznacza, że ów człowiek nie podjął decyzji o zmianie. Rozumiecie to? Tego nie wolno skomplikować. On się nie rozstał z tym. Tak na przykład się rozstawałem z narkotykami. Na przykład takie rozstanie z narkotykami. Moje popularnie zwane uwolnieniem. Na czym ono polegało? Polegało na tym, że siedziałem w więzieniu i powiedziałem do Boga tak: Boże, ja lubię narkotyki. Bardzo lubię krak. Najbardziej ze wszystkich. Gdzie? Tu? 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 Chusteczka. Bardzo lubię. I natomiast wiem, że to mnie zniszczy. Ten krak mnie zniszczy, Panie Boże. Więc moje emocje są za tym krakiem. One za tym są. Ale moja wola jest przeciwko temu. Tylko mówię: Panie Boże,
Ja jestem słaby. Ja nie wyrobię. Wyjdę i pójdę w melanż. Po prostu ja się znam. Ja się znam. Ja nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, że powiedziałem do Boga, na przykład w temacie jakiegoś nałogu, nie? Że ja sobie z tym poradzę, że ja to zwalczę i tak dalej. Nie miałem precedensu takiego. Ale co ja miałem? W więzieniu, w sztumie siedziałem sobie na łóżku, nie miałem tam żadnej kokainy, nie było tam, że nie miałem żadnych narkotyków, ale co, ja podjąłem decyzję, że nie chcę brać narkotyków. Decyzję przeciwną moim odczuciom. Co się stało? Opamiętałem się. Po prostu na tym łóżku się opamiętałem. Wyszedłem. Rozumiecie? W ciągu kilku dni pojechałem w miejsce ostatniego melanżu. Tak? Popatrzyłem sobie w to miejsce. I wiecie, co było? Moc. Była we mnie moc. Czy ja ją czułem tam w więzieniu, w sztumie? Nie. Mocy się nie czuję. Rozumiecie? Co to jest moc? Proszę, kto pamięta? Amen. Szkoła wiary, ludzie. Szkoła wiary. Moc. To jest praca wykonana w określonej jednostce czasu. Fizyka się kłania. To jest fizyczne sformułowanie. To nie jest duchowe, rozumiecie, i nieuchwytne. To ludzie mają takie coś w głowach swoich, stąd nie wiedzą, co z tym zrobić, jak to działa. Na przykład chcą czuć moc. Czuć moc. Chcesz poczuć moc? Ja mam sposób na poczucie mocy. Centymetr testosteronu Enanta 250 w dupę. Taką moc poczujesz w człowieku. Będziecie trzymać tydzień. Rozumiesz? Poczujesz moc. Mocy się nie czuję. Ale kiedy ja pojechałem w miejsce melanżu, rozumiesz? Ustałem tam, to była we mnie moc. Była we mnie moc. Do czego? Żeby nie ćpać. Żeby nie ćpać. Duch Święty wykonał pracę w określonym czasie w mojej duszy i stałem się wewnętrznie innym człowiekiem w stosunku do danego zagadnienia. Mocny się stałem w tej dziedzinie. Można być w jednej dziedzinie mocnym, a w drugiej słabym. Rozumiecie? Ale najpierw co było? Opamiętanie. I ludzie mówią tak. Duch Święty musi mi pomóc w opamiętaniu. Skąd to wziąłeś? Skąd ten pomysł? Duch Święty nie jest odpowiedzialny za twoje opamiętanie. Duch Święty jest odpowiedzialny za danie mocy, a nie za opamiętanie. Nie ma w Biblii ani jednego tekstu, że to jest duch opamiętania. To jest duch mocy, a pełno jest duch mocy. Rozumiecie? Duch mocy. On się zajmuje dawaniem mocy.
a nie opamiętaniem. Opamiętanie leży w gestii każdego człowieka. Każdy człowiek na świecie może się opamiętać. Nie ma takiego człowieka, bo gdyby było inaczej, to Bóg by był niesprawiedliwy. Rozumiecie? A ja nieraz słyszałem od chrześcijan, ja muszę, żeby mnie Duch Święty mnie dotknął, to ja wtedy się tego pozbędę. Ja mówię, słuchaj, czy ty chcesz się tego pozbyć? Chcę. Ja mówię, na pewno przyjdzie moc, bo inaczej Bóg jest kłamcą. I potem taki człowiek ze mną rozmawia, wiesz co, nie radzę dalej sobie z tym, bo nie chcesz się tego pozbyć. Rozumiesz? Nie chcesz się tego pozbyć. Wiecie, ile na terapiach terapeuci muszą walczyć z tym, żeby osoby terapeutyzowane prawidłowo nazywały różne rzeczy? Rozumiecie? Na przykład na meetingach alkoholowych czy narkotykowych oni w ogóle mówią, że myć paliśmy, się piło. Myć paliśmy, się piło. Ja ćpałem. Ja piłem. A zobaczcie, co w ludzkich głowach. A to w ogóle książki o tym piszą. Rozumiecie? Książki o tym piszą. I teraz o co chodzi? To jest wmontowane w głowę ludzi globalnie. A również wierzących ludzi. Dlatego dalej ludzie trwają w swoich jakichś problemach. Rozumiecie? Bo nie mają mocy. A nie mają mocy dlatego, że się nie opamiętali. To jest bardzo proste. A czemu się nie opamiętali? A to już Bóg jedyny wie, czemu się nie opamiętali. Może lubisz tak mieć. Na przykład lubisz, lubię, czemuś pasz, lubię ćpać. O, to, i to jest szczere. I to jest normalne, szczere, tak. No i to ćpaj. Wiesz, o co chodzi tu. Póki nie zastosujesz aktu woli do twoich emocji, tak jak ja to zrobiłem, rozumiesz, to będziesz ćpał, będziesz leciał na stanie emocjonalnym lubię i dziękuję. Albo na przykład to za trudne jest, bo to jest takie głębokie, takie trudne, takie rany tam były, to tyle przeszedłem. Ja mówię, ale co z tego? Wiecie, że to jest wszystko nasza wyobraźnia. Że to jak na przykład dzisiaj człowiek do mnie mówi tak, ja tak byłem poraniony w dzieciństwie, nie? I tak mnie to boli. Dzisiaj to, jego to nie boli. To cię nie boli. Tylko ty tak skonfigurowałeś swój umysł, że twierdzisz, że to cię boli. To cię nie boli w ogóle, bo to cię nie może boleć. Rozumiesz mnie? To cię nie może boleć. Wspomnienie o tym, że byłeś bity, jest zupełnie czymś innym niż bycie bitym. To jest wielka różnica. Bycie bitym kijem, rozumiesz? W dzieciństwie ktoś cię bił kijem. To jest zupełnie inna sprawa niż po 20 latach, kiedy przywracasz to w swoim wspomnieniu. Siedzisz sobie w ciepłym pomieszczeniu, jesteś dorosły, masz kasę w kieszeni, rozumiesz? I teraz wyciągasz to z siebie, już taki ból czuję, nie czujesz żadnego bólu. To twój mózg jest tak skonfigurowany, ponieważ nikt cię nie bije kijem. Taka jest prawda. Rozumiesz? Więc nie wiem, różne są powody. Wiem jedno. Jeśli się ktoś nie opamięta, czyli nie podejmie decyzji o można sobie tak pół życia ciągnąć. I się nie uda. Po prostu, nie? Poczytajmy to jeszcze chwilę. Od 7 do 12. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i zadyceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich plemię żmijowe.
kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. A w ręku jego jest wiadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Zobaczcie, 7 werset. Czy faktycznie chcecie się upamiętać? I czy faktycznie jesteście przekonani, że to, co w waszym życiu jest nie w porządku wobec prawdy Bożej, jest rzeczywiście nie w porządku? Zobaczcie, on mówi do nich: plemię żmijowe. Plemię żmijowe. On mówi do nich, w ogóle, wiecie, żmija to jest symbol obłudy. Rozumiecie? I on mówi, to jest pytanie, czy rzeczywiście, człowieku, rzeczywiście jesteś przekonany, że jeśli Bóg coś powiedział w swojej jakiejś prawdzie, których jest wiele, że tak się sprawy mają, czy też uważasz, że to jest jakiś sposób do naciągnięcia, że to można pociągnąć jakoś inaczej, że z tego można coś tam ukręcić, że to niekoniecznie tak musi być, że jakoś sobie poradzę. On mówi, wydawajcie więc owoc godny upamiętania, bo oni twierdzili, że oni się upamiętali. Oni tam stali, mówią, my jesteśmy faryzeusze, my jesteśmy sadyceusze, my jesteśmy pobożni Żydzi, my jesteśmy czpień Izraela, my nie grzeszymy, tak? A ten stoi w tej wodzie i mówi, tak, to wydawajcie owoc, owoc. A Tora była pełna informacji o owocu. Ona mówiła o mocy. Ona mówiła o mocy. Tam nie było czegoś takiego. Tam było jasno w Torze pokazane, że jeśli ktoś jest sprawiedliwy, tak, według prawa, i cały czas mówię prorocze, na to patrzymy, tak, to będzie wydawał owoc, czyli będzie realna moc w jego życiu. Będzie zwyciężał, będzie miał pieniądze, będzie władał nad demonicznymi siłami. Zobaczcie, jak Jezus przyszedł w to środowisko i zaczął demony wypędzać, oni byli w szoku. Dla nich świat duchowy to była jakaś wielka zagadka. Wielka zagadka. Zobaczcie, oni się bali świata duchowego. Oni się tego bali. Tam jak się jakiś prorok pojawiał, to było mocne. Prorok wchodził do wsi, to starsi w ogóle miasteczka czy wsi, oni biegli jak najszybciej na spotkanie z prorokiem. Rozumiecie? I było tak. Z czym przyszedłeś? Co niesiesz? Życie czy śmierć? W jakim celu przyszedłeś? Bo oni wiedzieli, że prorok może przyjść do miasta, stanąć na środku miasta, tak? I powiedzieć, klątwa nad miastem. I wyjść z miasta. To nie był żaden problem. Bo prorok prowadzony przez w ogóle Jahwę miał prawo przyjść, skasować miasto. Zresztą oni tak robili. Rozumiesz? Widać w ogóle, jest Samuel, na przykład
król Saul zawija Agaga, zawija w ogóle tam tych książąt i w ogóle jakby wielka impreza. I wchodzi Samuel, co to tam jest? No to tam trzymamy właśnie zwierzęta, tutaj trzymamy króla, tu trzymamy tego, dawaj go tutaj. Wziął Agaga na ziemię, noga na głowę, urżnął mu łeb. Mówi, tak mieliście zrobić. Bo tak prorok robił wtedy. Oni się bali proroków. Bali się. Rozumiesz? To nie było w ogóle tak jak dzisiaj. On mówi, owoc wydawajcie. Bo jeśli ktoś mówi, że się opamiętał, to posłuchaj, to musi w jego życiu być moc. Jeśli ktoś mówi, że się opamiętał, to nie będzie chodził załamany jak dach sołtysa. To nie będzie bez przerwy siedział w nałogach. To nie będzie bez przerwy miał powrotów grzechów. To nie będzie miał bez przerwy problemów finansowych. To nie będzie bez przerwy chorował. To nie będzie bez przerwy załamany, zdepresjonowany. Młody w wierze człowiek. To jest zupełnie inna para kaloszy. Ktoś się nawraca. Miesiąc, drugi, trzeci, pół roku. Normalna sprawa. To są dzieci w wierze. Ratujemy je, tak jak się dziecko przewija. Kupa, siusiu, żygi. Normalna sprawa. Ale są dzieci. To są dzieci. Rozumiesz, o co chodzi? Ale już jak dziecko ma 16 lat, rozumiesz, o co chodzi? Jak nawali w gacie, to ojciec z matką staną i powiedzą, ty, o co kaman? No mamo, no z kupę zrobiłem. Przecież człowieku, przecież ty ważysz 85 kilo. Kupę? Kupę zrobiłeś w majtki? Kupę w majtki? Kupę w majtki? No dobrze, noga raz się podwinęła, tak? W porządku. No ale te 16-latki w cudzysłowie zaczynają robić kupę 2 razy, 3 razy w tygodniu. Można być kłopot. Rozumiesz? To jest niemożliwe. My musimy strategię robić. Strategię na zgubiony świat. Wiecie, czym my się musimy zajmować? Odbieraniem od Boga objawień, jak ratować zgubiony świat. Tym się mamy zajmować. Tam ukierunkowywać naszą energię. Tam. Grupa wstawiennicza nasza winna pracować nad budowaniem strategii proroczych. Jak ratować stracony świat, a nie ratować siebie nawzajem. Taka jest prawda. Jak ratować małżeństwa, jak ratować relacje, jak ratować różne rzeczy. Ja nie mówię, że my tego nie będziemy robić, ja to zawsze będę robił do końca życia. Ja jestem duszpasterzem, ja się tym będę zajmował i każdy duszpasterz ma zasmarkiany obowiązek ratować bez względu na wszystko. Czy ktoś jest 3 lata, czy 40 lat w Chrystusie, to jest nieważne. Chodzi o ideę. O ideę. Rozumiecie? Jaką mamy ideę? A tu są jasne wytyczne. My nie możemy żyć w chaosie. Nie wiem dlaczego. Ja nie wiem dlaczego. Ciągle mi się nie udaje. Ja nie wiem dlaczego. Dlatego, że się nie opamiętałeś. Dlatego ci się nie udaje. Z tego powodu cię nie... To jest jedyny powód. Jedyny powód. Nie ma innego powodu. Nie opamiętałeś się. Nie podjąłeś decyzji o zmianie. Nie zrobiłeś tego. Masz koncept własny.
Rozumiesz? Nie wiem dlaczego, bo tego nie wiem. Ale masz koncept własny. Się musisz pozbyć tego konceptu. Jeśli zależy ci na tym, żeby zlikwidować ten problem, bo możesz go wyprzeć, schować, nie ma problemu. Tylko będziesz niekompletny. Nie będziesz do końca sprawny. Będziesz oglądał, proszę ciebie, coś na YouTubie i się będziesz jarał. Rozumiesz? Ale moc, ale moc, ale moc. Rób to samo. Zrób to samo. Tylko najpierw doprowadź się do porządku. A potem zrób to samo. Czy możesz zrobić to samo? Jasne. Nie dokładnie to samo pod kątem takim, bo to jest człowiek, który ma swoje namaszczenie, który ma swoje powołanie. Rozumiesz? A ty masz swoje namaszczenie i swoje powołanie. Nie, 9. Niech wam się nie zdaje, że możecie mówić ojca, mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg z tych kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi. Mówi, przestańcie oszukiwać sami siebie, mówiąc, że chodzicie z Bogiem. To tak się prorocze czyta. Nie oszukuj samego siebie, że chodzisz z Bogiem. Jeśli nadal trwasz w problemie, oszukujesz sam siebie. Jest to widoczne. To jest widoczne. To twoja dusza to widzi. Rozumiesz? Twoja dusza to widzi. Proszę, uchylcie te drzwi jedne, bo tu jest mało powietrza. On mówi, już siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Zobacz. Żyjemy w miejscu, jesteśmy w miejscu, w którym nie ma żadnego problemu, żeby wyeliminować każdy mankament w naszym życiu. On mówi, siekiera jest przyłożona. To nie trzeba szukać ani siekiery już, ani niczego więcej. Jest, on mówi, to jest przyłożone. Tylko chciej uderzyć. Chciej to ściąć. Chciej to zrobić. W tym filmie on przychodzi na końcu, przychodzi i mówi, bo na terapiach ciągle jest ten alkoholik, nie? Już nie wiem, który raz tam przychodzi. Kilkadziesiąt razy już tam był na tych odwykach. I przychodzi na końcu, tak siada przed tym terapeutą, przed tym dyrektorem, tym lekarzem, nie? I mówi... On mówi, tak przyszło mi do głowy, że mogę nie pić. No mistrzostwo świata to jest. No. I siedzi taki, ale jaki on już jest, złamany tam siedzi. No nareszcie jest złamany człowiek. Tam już nie siedzi literat, już nie siedzi wielki pisarz, wielki człowiek, wiesz. Kto tam siedzi? Alkoholik tam siedzi. Bezimienny alkoholik, nie? Siedzi mu i tak, panie doktorze, tak przyszło mi do głowy, że mogę nie pić. A on pyta tak, ale nie pić ile? Godzinę, dobę, tydzień. Nie, no tak przyszło mi do głowy, że już nigdy bym się nie napił. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiecie co, ja się popłakałem. Naprawdę, ja się wczoraj popłakałem, tak zacząłem, mówię, kurczę, taki Sajgon przeszedł w życiu. A straszny Sajgon. Tak mówię, Boże, jaki Sajgon wierzący ludzie przechodzą, jaki Sajgon. Ciągle taka spirala. Spirala. I tłumaczenie sobie, jestem namaszczony, działam w darach Ducha Świętego, jestem w służbie.
jestem literatem, w ogóle zdobywam w ogóle wspaniałe nagrody, znają mnie, wydaję w ogóle książki. Jesteś bezimiennym alkoholikiem. Wow. Bo za bezimiennego alkoholika umarł Chrystus. Chrystus nie umarł za literata. On nie umarł. Chrystus nie umarł za namaszczonego sługę Bożego. On mówi tak: nie przyszedłem do sprawiedliwych. On nie przyszedł do sprawiedliwych. On nie przyszedł do zdrowych. Rozumiesz? On nie przyszedł do mocnych. Chrystus jest odpowiedź Boga na słabość ludzkości. Rozumiecie? To jest Chrystus. To jest odpowiedź Boga na słabość ludzkości. To jest łaska. I teraz mówię, zacznij patrzeć proroczo. Nie ma namaszczony sługa Boży. Przyprowadziłem do Jezusa 5 tysięcy. Uzdrowiłem 7 tysięcy. Uwolniłem 8 tysięcy. Nie. Jeśli w twoim życiu jest jakiś problem. Rozumiesz? To jesteś bezimiennym człowiekiem mającym ten problem. I musisz przyjść do Boga nie jako Boży sługa, nie jako członek Kościoła przebudzeniowego, nie jako ten, z którego kapie moc w różnych dziedzinach. Bo to jest inna para kaloszy. Tylko musisz przyjść jako człowiek, który ma ten problem. I podjąć decyzję, że chcesz tego problemu się pozbyć. A wtedy pojawi się moc. Wtedy nastąpi manifest łaski. To wtedy się zdarzy. Rozumiesz? To jest siekiera, jest tam przyłożona. Dzisiaj siekiera jest przyłożona do twojego problemu. Siekiera, bo, ale na co jest oczekiwanie? Czy ty się opamiętasz? Ale nie to, czy ty powiesz, opamiętałem się. Dzisiaj, tutaj ja się mówiła o tam ogłoszenie Ewangelii, ja pamiętam, pod Pałacem Kultury kiedyś głosimy i głoszę takiemu człowiekowi, on mówi, a ja oddałem życie Jezusowi. A stoi napruty jak Messerschmitt, nie? I wyciąga książeczkę, tą gedeonitkę taką niebieską. I ją trzyma i się patrzy na mnie. Ja mówię do niego, ty nie leżałeś koło wierzącego nawet. Ja jestem wierzący. Oddałem życie Jezusowi. Ja mówię, człowieku, mówię, opamiętaj się. Opamiętaj się. A mówi, bo tam pod tym to jeszcze taki pastor był i położyli na mnie ręce, powiedzieli, że ja będę pastorem. Mnie rozwalają takie rzeczy. Rozumiesz? Zasrany, zaszczany. Rozumiesz? Nie robiący nic, tylko przychodzący z powrotem przez wiele lat w to samo miejsce. Bo kiedyś jakiś kretyn kazał mu powtórzyć formułkę i położył na niego ręce i powiedział, że będzie pastorem. Jakiś szarpnięty gość. Rozumiesz? I ten tak przychodzi lata. Człowieku. Kiedyś Charles Finney taką historię opisywał w takiej książce pod tytułem Przebudzenie.
mówi, że wraca ze spotkania wieczorem, mówi, wracam ze spotkania, patrzę, leży taki nawalony gość w rowie i mówi, bracie Charles, mówi, wczoraj na twoim spotkaniu oddałem życie Jezusowi. No nie, a Finney mówi, nie oddałeś. Finney to w ogóle był bezwzględny, nie? Nie oddałeś, mówi. Jakbyś oddał, to byś tu nie leżał. Posłuchajcie, coś wam powiem. Szczerze i prawdziwie. Ja twierdzę, że narodziłem się z Bożego Ducha w 2001 roku na wiosnę, nie? Posłuchajcie. Bóg jedyny wie, kiedy ja się na nowo narodziłem. Bo ja tak twierdzę. Rozumiecie? Bardzo szanuję dwóch ludzi nauki. Newtona i Einsteina, których poglądy są absolutnie przeciwne. Rozumiecie? Newton twierdzi, że wszystko jest kurcze, równe. A Einstein, że niekoniecznie. Ja tak... Trochę oni się łączą we mnie. Ja tak po Newtonowemu mówię, że się narodziłem w 2001 roku na wiosnę. Ale ja nie wiem, czy tak było. Rozumiecie? Bo coraz bardziej ta teoria względności mi chodzi po głowie. Że ja się tak poprzyglądam sobie na różne moje jeszcze zachowania, na różne moje rzeczy. Ja nie mówię o procesie uświęcenia. Ja nie o tym teraz mówię. Ja się z wami bardzo szczerze dzielę swoimi w ogóle przemyśleniami na temat mojego życia duchowego. Ja naprawdę mam dobre życie duchowe dzisiaj. Ja mam bardzo prosto z Bogiem, fajnie. Wiem jedno, że podjęcie decyzji o zmianie, rozumiecie, to jest coś, co towarzyszy naszemu życiu od początku do końca. Najpierw podejmujemy decyzję o zmianie, ja to nazywam zmianie władzy. Zmieniamy władzę swojego ego na władzę Jezusa Chrystusa. Zmieniamy Pana. Wtedy to się popularnie nazywa nowym narodzeniem. Zmieniliśmy władcę. Zmieniliśmy kraj. Zmieniliśmy konstytucję. Wszystko się zmieniło. Staliśmy się obywatelami nieba. Ale to samo upamiętanie towarzyszy naszemu życiu do końca naszych dni. To musi towarzyszyć naszemu życiu. A dowodem na to będą systematyczne napływy mocy do konkretnych dziedzin. Ja nie mówię mocy ku służbie. Ja mówię mocy ku zmianie. Rozumiecie? Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. On was będzie chrzcił Duchem Świętym. Czy też oryginał mówi w Duchu Świętym. Przyjmijcie słowo, przyjmijcie moc. Przyjęcie słowa, czyli przyjęcie prawdy, zgodzenie się z tą prawdą, odrzucenie własnego poglądu, to jest opamiętanie, to jest pokuta. To jest pokuta. Pokuta, to tak jak Ewa mówiła, to nie jest przepraszam. O, źle zrobiłem. O, znowu upadłem. Panie, znowu się nachlałem. Panie, znowu naubliżałem komuś. Panie, ja teraz pokutuję, Boże mój. To nie jest pokuta. To nie pokuta. Pokłóciłem się z żoną. Przepraszam Cię, Panie, już nie, ja już nie chcę. I tak. Nie, to nie jest pokuta. Siadasz na stołku i mówisz tak. Boże mój, ochajtałem się, w ogóle się nie umiem porozumieć z tą kobietą. Cienki jestem, no. Cienki jestem jak żyletka. Nie rozumiem, o co jej chodzi, nie rozumiem, co ona czuje. W ogóle nie wiem, jak się do niej zabrać, mimo że mamy troje dzieci.
Nie wiem, co tu zrobić, ale Boże, wiem jedno. Mam tego dość. Nie mogę tak dłużej żyć, Panie Boże mój. Wiecie, co się stało? Spokutował. Wiecie, co się stanie teraz? Przyjdzie moc do jego życia. Wiecie, co to będzie za moc? Adekwatna do sytuacji, w której okazał się słabym. Czyli będzie to moc do tego, aby zaczął się odpowiednio odnosić i traktować swoją żonę. Taka moc przyjdzie. Taka zmiana w nim nastąpi. Ale dlaczego to nastąpi? Bo on spokutował. Ale jak on pójdzie do swojej komory i będzie walczył. Ona jest taka, ona ma to. Trzeba tutaj, diable, odejść od jej umysłu. Diable, zabieraj swoje łapy od niej. Wiecie, co są za modlitwy? To są modlitwy ustawiające własny komfort. To się tak komfort własny ustawia. To tak jak ze śmiercią ludzi jest. Większość ludzi na świecie, jak ktoś bliski im umiera i oni płaczą. Wiecie, o co chodzi? Lamentują. To oni nad sobą lamentują najczęściej. Dlatego Bóg powiedział, zabraniam wam więcej niż 6 dni. Oni tylko 6 dni mogli lamentować. Oni mieli prawny zakaz w Torze, że nie wolno więcej niż 6 dni. Jak tam po 6 dniach ktoś chrapnął, że mu tam umarła matka, babka, wujek, czy ktoś, rozumiesz, to musiał ofiarę złożyć za karę. A oni, człowieku, wiesz, co tam było? Miesiącami lamenty. Człowieku, biura tatuaży, kluby tatuaży otwierali, salony. I se dziargi robili, proszę ciebie, wiesz, umarł Mosze, dlatego jest napisane, żeby nie robić sobie tatuaży. Rozumiem. Tak kochała mojego Mosze. Większość ludzi lamentuje po swoich zmarłych nie dlatego, że tak bardzo ich kochali, tylko dlatego, że czują się samotni, że czują ból rozstania. Rozumiesz? Taki jest powód. I się boją. To jest prawda o ludzkich psychikach. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie, ale to jest w ogóle w większości przypadków. Pokuta, opamiętanie. To jest jednorodny akt decyzji. Tak jak w nowym narodzeniu. Nie rodzimy się 2 razy. I posłuchaj. Według Bożych zasad, z jakiegoś problemu, mankamentu, grzechu, jak chcesz to nazywaj, nie? Nie pokutujemy 2 razy. Jeśli pokutujesz czegoś 2 razy, 3, 4, 5, 10, wiesz, co to oznacza? Że po raz pierwszy nie pokutowałeś. Nie pokutowałeś też 2 raz, 3, 4, 5 i 10. Wiesz, co sobie zrobiłeś z pokuty? Żart. Dowcip. Ślizgawkę. Emocjonalny, proszę, emocjonalny w ogóle roller coaster. Znowu upadłem, Panie. Oni, człowieku, sobie włosy z głowy rwali. Wiecie, jak wygląda? To było mistrzostwo, jak oni... U nich wszystko było na wierzchu, u Żydów. Włosy rozszczepane, włosy rwali, szaty rwali. Wiesz, o co chodzi? A Bóg mówi, serca rozrywajcie. Serca, a nie szaty. Czy rozumiecie, że jeśli narodzony z Bożego Ducha człowiek podejmie prawdziwą decyzję o tym, że chce wyjść z jakiegoś problemu, to na jego decyzję przyjdzie potężna moc. Taka jest prawda o tym. Ja nie występuję tutaj w miejscu człowieka,
który tak żył od początku. Bo ja jestem antyprzykładem. Ja jestem przykładem tego, że sobie też z pokuty zrobiłem taką emocjonalną zjeżdżalnię w życiu. Takie coś sobie zrobiłem. Dzisiaj już tak nie mam. Dzisiaj dla mnie to jest w ogóle coś takiego. Widzę mankament. Ja widzę mankament. Mówię no, stop. I przychodzi moc. Dlaczego? Bo uwierzyłem w zasadę duchową. Ale wcześniej w ogóle, co to było wcześniej? Emocje, człowieku, nerwy. Wylatywałem gdzieś pod blok, latałem, w ogóle krzyczałem, gromiłem diabłem, zaraz. Kładłem na siebie ręce godzinami, jestem cierpliwy, jestem łagodny, jestem spokojny. Wiesz o co chodzi? A w głowie Kongo. Kongo w głowie. Co to w ogóle jest? To jest chrześcijaństwo? To jest jakiś młyn. Rozumiesz? Jakiś młyn. Ale kiedy zobaczyłem, że to tak działa, mówię, ja kilka lat temu to zobaczyłem. No 4 lata z kawałkiem, 5 lat temu, to mówię, wow. Aha, to dokładnie tak jest. To zawsze jest tak. Rozumiesz? Zawsze. To nie jest teoria. W ręku jego jest wyjadło, by oddzielić, by oczyścić swoje klepisko i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Pierwszy symptom działania realnej Bożej mocy to jest oddzielenie w człowieku bardzo silne i stałe każdej formy życia od każdej formy śmierci. Tam nie ma styczności już wtedy. Zadziałała moc. Białe to białe, czarne to czarne, się nie miesza. Ty nie mieszasz. Ja nie wstaję rano i nie wiem, co mam robić. Mam chaos w głowie. Nie jestem pewny. Nie, mam oddzielenie totalne. Rozumiesz? Bo przychodzi moc, to przychodzi Chrystus. I co robi? Oczyszcza. Oczyszcza i rozdziela. To jest nie moje, to jest moje. Bo tak moc działa. A wielu chrześcijan to w ogóle działa moc, a za chwilę z powrotem ma to samo. Tak moc działała wczoraj we mnie. Ja wiem, moc? Ja. Przecież moc to jest coś, co wjeżdża w ciebie i dokonuje rozdzielenia, podziału. Podział jest. Jak to we mnie dokonało podziału? Ja jestem... No ludzie, ja się zacząłem w tak szybkim tempie zmieniać. Ja na przykład, ja byłem człowiek pozamykany. Ja byłem człowiek, w którym więzienie, tak nazwijmy to kolokwialnie, zabiło różne formy uwalniania emocji. Ja nie potrafiłem tego robić. W ogóle ja się w ciągu 4,5 roku to zmieniłem w ogóle w innego człowieka. Rozumiesz? Ja dzisiaj mogę godzinami w ogóle siedzieć o sobie, opowiadać i płakać, człowieku, rozumiesz? I być w tym wszystkim jeszcze szczęśliwym, rozumiesz o co chodzi? Zero blokad, zero jakiejś nadduchowości, zero bronienia się w ogóle nie bronię przed ludźmi. W ogóle się nie bronię przed ludźmi. W ogóle się nie bronię. Jestem tak silny, że się nie bronię przed ludźmi. W ogóle. Kurczę. Posłuchajcie. Byliśmy z moją żoną w jednym miejscu raz. Ja tam tańczyłem. I taki gość mnie obserwuje, nie?
I mówi do Agaty, mówi, w ogóle nie jesteś nawet tłem. Tak, rozumiesz? Nawet tłem. Tylko o co chodzi? Ja jestem człowiekiem, który jakby, ja w ogóle to traktuję jako dobry dowcip. Dziś to traktuję jako dobry dowcip. Dziś. Rozumiecie, o co chodzi? Dziś. To jest owoc Ducha Świętego. To w ogóle by nie... To, taki, to jest w ogóle niemożliwe, żeby doszło do tej sytuacji, nie? Takie sytuacje to w ogóle to się nie wpisywały w nic, nie? To po prostu nie, to... Chodzi o co? Przyszła moc i na przykład ta moc spowodowała taki dystans w moim życiu do siebie samego, że się nie mieści w głowie. Ale do tego potrzebna była nadnaturalna działalność Boga. Żeby człowieka o mojej konstrukcji, tak, dla którego czyjeś spojrzenie, prawda, wywołało agresję, tak, na poziomie natychmiastowego fizycznego ataku, tak, do stanu, w którym jestem dziś. Ale co się zaczęło dziać jakieś te 4,5 roku, czy tam 5 lat temu? Ja zacząłem podejmować różne decyzje, już wiecie, w oparciu o głębokie zrozumienie, czym jest opamiętanie. Że to nie jest próba. Prawda, próbował. Nie wiem, próbuj sobie jakieś tam rzeczy. Wszystko jest wiele rzeczy do spróbowania. Rozumiesz? Podróżuj, jedz sobie różne sprawy, doświadczaj, próbuj. Ale w duchowych zasadach my nie próbujemy. To są prawa. Rozumiecie? To są prawa. Stare, przedwieczne, ponadczasowe prawidła duchowe. Robisz tak i dzieje się tak. Rozumiesz to? Wyłącz nawet w swoim umyśle z tego Boga jako osobę. Wyłącz sobie. Nie potrzebujesz go w to włączać teraz. Boga tam nie ma. Rozumiesz? Tam nie ma Boga. Przykład. Każdy z was ma na sobie ubranie jakieś. Ktoś go uszył, tak? Czy to oznacza, że tam jest krawiec? Masz na sobie krawca? W ogóle przepraszam. Znacie krawców waszych ubrań? Nie znacie? A czemu nosicie ubrania, nie znając krawca? Bo są ciepłe, bo są dobre, bo są pasujące, tak? Bo spełniają wasze potrzeby. Ubrania, które macie, one funkcjonują jako prawidła. I nie potrzeba mieszać w to krawca. Krawiec to uszył. I dał, żeby tego używać. Bóg stworzył te prawidła i dał je, żeby ich używać. Zapomnij więc o Bogu. Spójrz w prostą rzecz. Podejmij decyzję o zmianie, a przyjdzie moc. To są zasady. Tu nic nie trzeba kombinować. O nic prosić. Jan Chrzciciel, on w ogóle do nich mówi, to się dzieje. To siekiera jest przyłożona. On tu jest. Jak to zrobicie, to on tam wjedzie, wyczyści teren, oddzieli ziarno od plew. Rozumiesz? Zobaczyłem różne mankamenty w sobie. Mówię, okej,
mam taki mankament. Nie potrafię się z nim rozstać. Ci z was, którzy, nie wiem, borykaliście się, czy się borykacie z paranojami na przykład. Prawda? Paranoja taka, ciekawostka. Wiesz, jaka jest paranoja? Paranoja to jest, kurczę, człowieku, no twoja druga osoba. O człowieku. Masz tok swój myślowy, normalny taki, sobie idziesz tym tokiem myślowym, a obok sobie idzie paranoja. No, spotykasz człowieka, rozmawiasz sobie, człowiek do ciebie coś mówi, a obok stoi twoja koleżanka paranoja i mówi ci do ucha, co tak naprawdę się teraz dzieje. I ten człowiek do ciebie mówi: cześć, co u ciebie, jak się trzymasz? A koleżanka paranoja mówi do ciebie z boku: przecież wiesz, że on tutaj do ciebie ma jakieś szanse, zobacz, jak on się na ciebie patrzy. Na 1000000% myśli o tobie źle. W ogóle zacznie mu się przyglądać, będzie dzisiaj rozmawiał o tobie z różnymi osobami, obrobi ci dupsko. Koleżanka paranoja. Ja żyłem z tą koleżanką bardzo długo. Byliśmy w zażyłym związku. Rozumiesz, o co chodzi? Ona mi mówiła, co inni myślą. Rozumiesz, o co chodzi? Ona mi mówiła, co inni myślą, a demon, duch kłamliwy, z drugiej strony do mnie mówił tak. To jest perspektywa prorocza, Artur. Jak Boga jedynego kocham, wam mówię, no. To są historie sprzed, powiedzmy, 5 lat w moim życiu, no. Z jednej strony siostra paranoja, z drugiej strony demon, który mnie uświadamia, rozumiesz, że ja to, co przyjmuję paranoicznie, rozumiesz, to ja proroczo widzę. To jest prorocze. Ja sobie tak żyję. Ty. I teraz przychodzi moment, w którym w ogóle ja siadam i mówię: kurczę, to... Wow, to... Boże, to ja nie mogę tak, ale ja nie umiem inaczej. Ja z tym jestem zżyty. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ja jestem zżyty. Ja w zasadzie to się obawiam, Panie Boże mój, jak bez tego żyć. Bo to tak, jakby ktoś ci wyrwał kawał serca. Tak jak wiecie, co się dzieje, kiedy w ogóle pokutujesz z paranoi. Ci, którzy z was, którzy to zrobili realnie, to wiecie teraz, o czym ja mówię. Pokutowanie z paranoi jest związane z tym, że w pewnym momencie tracisz poczucie bezpieczeństwa. To jest prawda o tym. A powiedziałem: okej. I wiecie, co się stało? Przyszła moc. Przyszła moc. Przyszła moc. Kilkanaście dni po paranojach. Dlaczego? Bo się opamiętałem. Ale jest kupa ludzi, która się nie opamiętuje. I podchodzisz do nich, o czymś rozmawiasz, oni mają podwójną gardę, potrójną gardę. Rozumiesz, o co chodzi? I mówią, że im to Pan powiedział, że Pan ich prowadzi. A ja się na niego patrzę i wiem, że to jest paranoik. Ale ja mu nie powiem, że on jest paranoikiem, bo on tego w ogóle nigdy ode mnie tego nie przyjmie. Rozumiesz? On w życiu nie przyjmie ode mnie, że jest paranoikiem. Więc nawet nie mówię do niego, że jest paranoikiem, bo ja mówię: to dobrze, Duchu Święty, dobrze, że nie moja broszka, tak? To kurczę. No co? Ja się nie zgodziłem z tym, żeby być paranoikiem. Rozumiesz? I wiele, wiele innych rzeczy. Tak jak odbieranie swoich, nie wiem, osobistych satysfakcji w ogóle związanych z poniżeniem, z usługiwaniem ludziom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Nie chce mi się o tym gadać, bo mi się żygać chce na to. Zasadniczo, przyjmijcie decyzję o zmianie. Podejmijcie decyzję o zmianie, a wstąpi moc. O tym proroczo informuje nas ten fragment Pisma Świętego. On nam to pokazuje. Odrzućmy dzisiaj wszelkie zawirowania, które do tej pory w ogóle było w tym temacie. Że to się jakoś inaczej zjawi nam.
nie zjawi się. To tak jak z tym człowiekiem, z tym alkoholikiem. Rozumiesz? Szkoda tylko, że facet przesrał sobie życie. To, o czym marzę, to jest to, żeby chrześcijanie nie tracili ani jednego dnia. To jest też takie moje marzenie dzisiaj. Bo o co chodzi? Ja już swoich dni nie stracę. Ja żadnego ze swoich dni nie stracę. To ja jestem tego pewny absolutnie. Ale też chciałbym, ponieważ mam ojcowskie serce, chciałbym, żeby też ludzie, z którymi żyję, też nie tracili ani jednego dnia. Żeby nie siedzieli w żadnych w ogóle... Wiecie, my nie możemy być częściowi, połowiczni. Wszyscy, jak tu jesteśmy, gdybyśmy wszyscy byli w 100% wydajni, rozumiecie? No to kurczę. Ale blokują nas różne rzeczy. Wiecie, o czym mówię? Różne rzeczy nas blokują. I trzeba się z nich opamiętać. Trzeba usiąść na spokojnie, karteczka, ja zawsze mówię, wypisać sobie, to są w ogóle moje mankamenty życiowe i absolutnie się z nimi nie zgadzam. Więcej przyjść do Boga, powiedzieć: Duchu Święty, otwieram się na informacje, które są jakie ukryte. Bo ja powiedziałem: Duchu Święty, otwieram się na informacje, które są ukryte. I On mnie odkrył, że te paranoje, to On mnie odkrył. To było dla mnie odkrycie. O, jestem paranoikiem, ale numer. Naprawdę, ja to w ogóle, ja w pewnym momencie to w ogóle, mówię, wow. Ja wiesz, ja w pełni świadomy łaski i tak dalej, to mnie nie zmiotło, ale mówię, aha. Od razu przez głowę mi przeleciały w ogóle masy, bo to było ciekawe, masy moich decyzji różnych takich życiowych, nie? Które podjąłem na podstawie paranoi. Rozumiesz? A paranoja jest takim w ogóle elementem, że do niej się wszystko czepia. Lęki się czepiają. Rozumiesz? Obsesyjki różne. Wiesz? Bo tak człowiek sobie coś kurczę tam uroi, to już wokół tego chodzi, krąży człowieku, wiesz o co chodzi. Tam wszystko by zrobił, książki by pisał, filmy by nakręcał, wiesz o co chodzi. Wszystko już tam, to go dominuje. I to jest ciekawe, bo to w ogóle psychiatra by cię zbadał, to on nie stwierdzi, bo to psychiatrzy, to wiecie, oni dopiero jak się taką granicę przejdzie, pod tytułem, wiesz o co chodzi, że nie wiem, kurczę, wiesz, widzisz kwadratowe ryby człowieku na suficie, no nie? To oni dopiero mówią, o, z panem coś nie w porządku jest. Bo tak to psychiatra powie, nie, to dobrze, śpi pan, śpie. Chodzi coś, pan widzi, pan coś, zapachy pan czuje, no nie czuję zapachów. No nie, to schizofrenii nie ma do domu. A ludzie, człowieku, to jest paranoik na paranoiku. W ogóle wiesz, o co chodzi. Weź zobacz, COVID wszedł. COVID wszedł, proszę ciebie, rozumiesz? To nad krajem to wisiała paranoja, rozumiesz, jak zasłona. Rozumiesz? Umieramy wszyscy teraz. Wiesz, o co chodzi. No, zobaczcie, co to się dzieje. Mały niuans. Człowiek od razu się podniosło wszystko, tak? To siedzi w ludziach, ale pokuta. Proszę was, zmieńcie obraz pokuty, jeśli mieliście zły. Odrzućcie myślenie o jakichś stanach emocjonalnych. Wyrzućcie też myślenie, że pokuta jest związana z jakimiś ciężkimi grzechami, z jakimiś w ogóle nie. W ogóle nauczcie się też w swojej nomenklaturze takiej duchowej grzech nazywać błędem. Błędem. Jeśli błądzę, to grzeszę. Jeśli jakiś błąd popełniłem, to grzeszę. A rozumiesz, o co chodzi? Jakikolwiek błąd. Złą decyzję podjąłem finansową, zgrzeszyłem. Wiesz, o co chodzi? Poszedłem nie do tej pracy, to trzeba, zgrzeszyłem. Wszedłem w relację z nieodpowiednim człowiekiem, zgrzeszyłem. Czemu? Bo jakbyś był blisko z Bogiem, to byś do tego człowieka na metr nie podszedł. To byś do tej firmy nigdy nie poszedł w ogóle i CV nie złożył.
Rozumiesz, o co chodzi? Nigdy byś tego nie zrobił. Ale nie pokutowałeś na przykład. A z czego ja miałem pokutować? A z samodzielności myślowej. Przyszło ci kiedyś do głowy? Taki jestem samodzielny. Zosia Samosia. Taki demon. No tak, to jest demon Zosia Samosia. I teraz w ogóle dla mnie opamiętanie jest związane z eliminacją błędów z mojego życia. To jest dla mnie opamiętanie. Bo Bóg nie jest Bogiem błędów. Bóg jest Bogiem prostego prowadzenia. Bóg chce naszego szczęścia. Bóg chce naszego sukcesu. Bóg chce naszego zaopatrzenia życiowego. Tego chce Bóg. Bóg zawsze dla nas chce jak najlepiej. Więc jak się nam dzieje coś nie tak, tak, to trzeba z tego się co? Opamiętać. Przyjść i powiedzieć, gdzie tu, Boże, tutaj jakiś mam w ogóle defekt w mózgu? Bo ja chcę pokutować z tego, Panie Boże. I tam nie ma żadnego, jak to w Kościele katolickim, wiecie, żal za grzechy i tak dalej, tam te przykazania różne tam mają, nie? Żałuję teraz. Co to jest w ogóle, co to jest żałuję? Co to jest w ogóle żałuję? Co to jest za słowo? Żałuję. Co to jest emocja? Rozumiecie? Żal to jest emocja. Zespół emocjonalny. Żal. On ich nie nawołuje do żalu tutaj. On nie mówi, żałujcie. On mówi do nich, metaneo. On to do nich krzyczy. Metaneo, metaneo. On to do nich krzyczy z tego Jordanu tam. Tak się drze do nich, Jan Chrzciciel. Zmieńcie wasz punkt myślenia. Zmieńcie wasz punkt widzenia. Odwróćcie się od punktu widzenia, który macie, bo to nie boski punkt widzenia. On to do nich woła. On nie mówi, żałujcie, wyrywajcie se kudły, rozdzierajcie szaty. To jest żal. Żal za grzechy. Ja żałuję. Jak żałujesz? Co to jest żal? To jest zespół emocjonalny. Zespół emocjonalny. Ja nie mówię, że w różnych stanach człowiek jest, to ten zespół emocjonalny się nie pojawia. Może się pojawić, nie? Gdzieś tam pokrzywdziłeś kogoś, teraz się z nim przepraszasz, całujesz go po rękach i tam ci żal w tobie powstaje. Rozumiesz, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale to są emocje. A my tu mówimy o innym elemencie psychiki. O decyzji. O decyzji. I na decyzję przychodzi moc. A nie na żal. Rozumiesz? Na żaden żal. Na żadne łzy. Rozumiesz? Na żadne szlochanie. Ja nieraz widziałem, jak ludzie szlochali, czego nie robimy. Bóg mnie dotknął. A potem patrzę, kurczę, w jakiej części on jest piekła. Mówię, Boże, gdzie polas? Wiesz, o co chodzi? A taki był rozżalony, poszedł. Mówię, jakim... No bo na emocje nie przychodzi moc. Pamiętajcie. Na emocje nie przychodzi moc. Emocje są fajne. Można się w nich pobujać. Czasami są słabe. Różnie z nimi jest. Ale to na akt decyzji przychodzi moc. Zmieńcie podejście do pokuty. I podejdźcie bardzo poważnie do zagadnienia. Myślcie też o pokucie pod kątem siebie. Jeżeli chodzisz załamany, smutny, jakiś taki kurczę niedorobiony, jakiś niezadowolony, musisz z tego pokutować. Bo właśnie jak przychodzisz do kościoła, jak to jest, czytam na modlitwę.
modlitwa wstawiennicza w środę, to jest, wiecie, to jest modlitwa wstawiennicza, bo my możemy zmienić. My możemy dać ten znaczek czerwonego krzyża i my załadujemy, będzie środa 20, na przykład modlitwa reaktywacyjna. Jeśli się zgodzimy tutaj, bo nie ma problemu, jako zbór, będziemy mieli na przykład nie dwa razy w miesiącu modlitwa reaktywacyjna. Nie ma problemu. I będziemy tak, a dlaczego nie? Ja się pytam, rozwijajmy się. No. I zapraszajmy ludzi. Też ja nie mówię, że to jest złe, tylko nazwijmy to. Ale jak to nazywamy modlitwa wstawiennicza, to tu się przychodzi po co? Żeby skopać diabłu dupę. A żeby skopać diabłu dupę, to trzeba być w dobrej kondycji, przepraszam. No w dobrej kondycji. Rozumiesz? No nie można w ogóle... Przedtem ci skopaj z diable dupę. No wystaw się jeszcze pod odpowiednim kątem, w ogóle wiesz, o co chodzi, żeby mi but nie wpadł. No to bez sensu, no. Ważne to jest, dlaczego? Bądźmy profesjonalni. Pokutujmy też profesjonalnie. Rozumiecie? Bo chodzi nam o moc. No o to nam chodzi, nie? Amen.